3, 2, 1 i start. Drugi dzień z Nieziemi Sztumskiej, z nami dyrektor, pan Adam Karaś. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, właśnie. Drugi dzień zaczęliśmy od Pucharu Pomorza w Nordic Walking. Tak, zaczęliśmy od Pucharu Pomorza w Nordic Walking na plaży miejskiej. Marsz Nordic Walking, Puchar Pomorza, Mistrzostwa Miasta Sztumu i Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego. Ta impreza cieszyła się dużym powodzeniem, bo było dużo, około 70 maszerów, tak to się nazywają zawodnicy zawodujący w tej autodyscyplinie. Te zawody trwały do godziny 15. Jakie nastroje przed startem? Bardzo dobre. Czegoś się pani obawia na dzisiejszej trasie? Nie, absolutnie niczego. Jest bardzo miło, bardzo sympatycznie. Pogoda też ma na to wpływ, tutaj widzę, ładne słoneczko świeci. Znakomita dzisiaj. Nie pada, także jest rewelacyjnie. Jak wrażenie? Bardzo fajna impreza, trasa dość trudna, ale bardzo ciekawa. Realizacja fajna, odczucia wspaniałe. Cieszę się, przyjechałem do Sztumu. Ile pan się przygotowywał do tych zawodów? No, powiem 2 tygodnie, bo miałem kontuzję, wiadomo, że 2 tygodnie przygotowań takich mocnych, to trzeba się przygotowywać. 4 treningi w tym tygodniu trzeba zrobić. Po raz pierwszy jestem tutaj. Trasa ma swoje mankamenty, ale przez to jest ciekawa, że jest taka bardzo rozmaicona. Znaczy ja już kilka lat uprawiam, w związku z tym, to raczej już mnie nic nie zaskoczy. Najlepsze przeżycie pani w życiu? Jest pani z siebie zadowolona? Bardzo fajnie. O godzinie 15 rozpoczął się tradycyjny już przejazd słynnych, czarnych, skórzanych motocyklistów, którzy przemierzali ulicę miasta Sztumu. W tym roku wydłużyliśmy trasę przejazdu, bowiem do Sztumu, całe miasto Sztum, aż do Czernina, tam motocykliści objechali Czernin dookoła i wrócili ponownie do Sztumu, aby pojawić się za chwileczkę na naszym tutaj parku miejskim, i rozpoczęliśmy imprezę drugiego dnia. Co dla motocyklistów było tutaj, jakie atrakcje były dla nich przygotowane? Motocykliści z nami są już po raz trzeci. Była i krochówka dla nich, smaczna, pyszna. Znaczki tego trzeciego naszego zlotu motocyklistów i wiele innych atrakcji, bowiem sami później sobie zagospodarowali ten czas, bawiąc się swoimi zabawami, czyli ktoś to dalej pchnie oponą i tak wiele konkurencji, bowiem teraz jeszcze siedzą sobie przy ognisku, pieką sobie kiełbaski i jeszcze wspominają swoje miłe sytuacje na zlotach motocyklistów, które miały miejsce w tym roku w Polsce. Jesteśmy w tym momencie przed głównym koncertem, przed gwiazdą dzisiejszego drugiego dnia, przed gwiazdą dzisiejszej nocy. Za chwileczkę na scenie, za kilkanaście minut, oczywiście słynny Kasa, który zaśpiewa swoje słynne przeboje podczas dzisiejszego koncertu. Jak się pani bawi? Bardzo dobrze. Lubi pani piosenki Kasy? Tak. Przeżył chociaż raz, gdy po latach odbywa się szkolny zjazd. Jadę więc w rodzinne miejsca. Nasza szkoła była przecież najlepsza. Swoje klasy był prawie cały skład. Kto by powie, pomimo upływu lat, ktoś przez jego, ktoś biznesmenem jest. Oraz ty, jak długo pominąć cię. Czy tu, w Sztumie, jest choć jeden maczo? Znaczy nie licząc tych odizolowanych. Czy jest, czy nie? Masz tu, ja mam to coś i tego też dla ciebie też. Ja jestem macho, wszystkie wiedzą to i każda ma to przecież pójdzie o prawdziwych mężczyzn, ma dzisiaj oprócz ty. Wylatywam się z tymi silot, ty zobaczysz tą, ty masz dobry co? To lot nie wisi może dla ciebie. Ruszam się, chociaż jestem Renia i tak to wiem, co będę cię po tej nocy. Będzie się jak w niebie.
wczoraj Golden Life jako gwiazda wieczoru, dzisiaj kasa. Takie mocne punkty z gwiazd wieczoru podczas obchodów. No tak, próbujemy, bo wiadomo, że mieszkańcy miast różnych, gdy są dni miasta, gromadzą się zawsze wieczorami na głównych koncertach i są zawsze przyzwyczajeni, że zawsze gwiazdą jest znany zespół wszystkich z telewizji, z koncertów, z radia, z kaset, z płyt. I dzisiaj właśnie chcemy zaproponować mieszkańcom miasta i gościom, którzy do nas w tym dniu, podczas tego wieczoru i tej nocy się pojawią, zespół Kasa. Jak się podoba podczas koncertu? No, super. Lubi pan kasę? Lubię. A może pan o sobie powiedzieć, że jest pan takim macho, tak jak kasa śpiewał dzisiaj? Znaczy, zależy. Jest super, jest fajnie. Muzyka jest super, jest fajnie. Słyszałem, że jest pani przyjezdna. Skąd pani przyjechała specjalnie? Jesteśmy z Podelbląga. Przyjadą to państwo za rok na podobne imprezy? Na pewno. Jak będzie taka impreza, na pewno. Jak się panie bawią podczas koncertu? Super. Podoba się paniom taka muzyka? Oj, 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 podoba nam się, super. Pięknie, no naprawdę cudownie. Lubi pani kasę? Tak, bardzo.